Witaj. Dzień dobry. Ostatnio przeszła nad nami fala burz, nawałnic. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, jak taką burzę możesz wykorzystać do swoich celów. Tu są dwa sposoby. Możesz ją wykorzystać do realizacji konkretnego celu. Możesz ją wykorzystać do napełnienia się energią. Powiem Ci też, jak burzę możesz wywołać. Z tym, że tu zastrzeżenie, te burze, które przeszły nad nami niedawno, nie są moim dziełem. Po pierwsze, mam zbyt mało energii, żeby coś aż tak potężnego wywołać. Do tego trzeba byłoby kilka, może kilkanaście niezwykle potężnych osób. A po drugie, co ważniejsze, te burze, nawałnice wyrządziły wiele szkód. Wyrządziły również szkody, zadały cierpienia zwierzętom. Możesz mnie posądzać o różne rzeczy, natomiast na pewno nigdy świadomie nie zrobię niczego, co mogłoby jakiemukolwiek zwierzęciu zaszkodzić. A więc te burze to nie moje dzieło. Powiem Ci potem, jak taką burzę możesz wywołać, nie aż taką nawałnicę, mniejszą, zwyczajną, taką, która nikomu specjalnie nie zaszkodzi. Ale najpierw, jak burzę już istniejącą można wykorzystać? Niezależnie od tego, czy chcesz ją wykorzystać do tego, żeby spełnić jakieś swoje pragnienie, osiągnąć jakiś swój cel, czy po prostu napełnić się jej potężną energią, jest pierwszy etap wspólny dla tych dwóch celów. Pierwszy etap. Wstań w jakimś miejscu, gdzie możesz tą burzę obserwować. Nie po środku pola, nie pod słupem energetycznym, nie pod wysokim drzewem. Wstań w takim miejscu, gdzie możesz ją obserwować, natomiast gdzie możesz ją obserwować bezpiecznie. Weź głęboki oddech przez 7 sekund. Biorąc ten oddech, napnij całą górną część ciała, jednocześnie dłonie zaciskając w pięści. Następnie przez 7 sekund utrzymuj to powietrze w płucach, starając się wibrować napiętymi mięśniami. Potem przez 7 sekund wypuść powietrze, całkowicie się rozluźniając pięści, rozluźniając wszystkie mięśnie, aż do momentu całkowitego luzu. Powtórz to kilka razy. Prawdopodobnie poczujesz, kiedy będziesz pełnej gotowości. Myślę, że to jest tak mniej więcej pomiędzy 3 a 7 razy. To jest ten etap wspólny. W tym momencie, kiedy już osiągniesz ten stan wywołany odpowiednim oddychaniem, jeżeli chcesz spełnić życzenie, w momencie uderzenia pioruna, w momencie, kiedy widzisz ten piorun, kiedy słyszysz grzmot, to życzenie wprowadź. W jaki sposób to wprowadzić? No, może to być sigil, czyli graficzna forma życzenia. Mówię o tym na filmie Materializacja pragnień. Może to być jakaś mantra specjalna dla Ciebie wybrana. Coś, co symbolizuje Twoje życzenie. Jeżeli to będzie sigil, pewnie przedtem troszeczkę się w niego wpatrywałeś, znasz go na pamięć, jesteś w stanie w swojej głowie wywołać ten obraz. Więc ten obraz, te linie jako świetliste, potężne, energetyczne linie, wyobraź sobie w miejscu błyskawicy. Niech się tam połączą. Wyobraź sobie w momencie, kiedy zaczynasz słyszeć potężny grzmot, w momencie, kiedy ten grzmot potężnieje, ten obraz niech staje się coraz bardziej wyraźny. Potem, po zakończeniu tego zjawiska, niech się rozpłynie. Można też burzę wykorzystać do po prostu wzmocnienia swojej energii. Po wykonaniu pierwszej części, po wykonaniu tego ćwiczenia oddechowego, wpatruj się w burzę. Wpatruj się w burzę, staraj się nie mieć innych myśli, staraj się nie myśleć o niczym innym. Wejdź jakby swoją osobowością w tą burzę. Połącz się z nią, poczuj, że burza jest tobą, ty jesteś burzą, stajecie się jednością. Tyle, tylko tyle i aż tyle. W momencie
wyładowania, w momencie grzmotu błyskawicy, ciesz się, czuj, jak napełnia cię ta energia, czuj, jak wzrasta twoja potęga. Po pewnym czasie naprawdę poczujesz dużo, dużo siły, dużo energii w sobie, poczujesz swoją potęgę. Zapamiętaj to uczucie. W momencie, kiedy ci będzie ono potrzebne, po prostu je przywołaj i ta energia zostanie wykorzystana do celu, który sobie w przyszłości obierzesz. Cóż, ale bywają okresy bez burz, prawda? Bywa czas, kiedy taką burzę trzeba wywołać, żeby coś osiągnąć. Przypominam, że nie będzie to jakiś wielki kataklizm. Zależnie od ilości energii, którą posiadasz, zależnie od twojego wnętrza, będzie to większe lub mniejsze. Jak ją wywołać? Tutaj podam ci metodę według jogi kaukaskiej, z czego wiemy, z tego co wiemy, joga kaukaska nie jest nauką hermetyczną, więc można spokojnie te metody zdradzać. Przygotuj się najpierw. Musisz mieć jakiś postument na takiej wysokości, żeby stojąc móc swobodnie zanurzyć, położyć na niego ręce w pozycji płaskiej. Przezroczysty pojemnik, dosyć duży przezroczysty pojemnik wodoszczelny. Pojemnik postaw na postumencie, napełnij go wodą. Następnie znowu ćwiczenie oddechowe. Nie dziw się, oddychanie jest niesamowicie ważne. Wyrównaj oddech. Kilka głębokich wdechów, wydechów, z tym, żeby pamiętaj, żeby te wydechy były całkowicie do końca. Zanurz ręce w pojemniku z wodą, oprzyj o jego dno. Kciuki i palce wskazujące niech się połączą ze sobą opuszkami, reszta palców rozsunięta wachlarzowato. Wewnątrz tych rąk utworzy się coś w rodzaju takiego odwróconego serca. Kiedy już upewnisz się, że ręce są odpowiednio ułożone, weź głęboki wdech przez 7 sekund. Zatrzymaj powietrze przez 1 sekundę. Następnie wypuść powietrze. Nie musi tutaj być zachowane 7 sekund. Chodzi o to, żeby ten wydech był swobodny. Przy pierwszym wydechu postaraj się wydawać sobie takie lekkie westchnienie, szum, poświst. Tak jak rodzący się wiatr. Następnie znowu głęboki wdech przez 7 sekund, 1 sekunda zatrzymania. Znowu wypuść powietrze. Tym razem ten dźwięk przy wypuszczaniu powietrza niech będzie bardziej gwałtowny. Coś w rodzaju jęku, zawodzenia, płaczu, tak jak przy bardzo silnym wietrze. Trzeci głęboki oddech przez 7 sekund. Zatrzymaj powietrze przez sekundę i wypuść powietrze, wydając z siebie ryk. Wypuść je z rykiem, z wrzaskiem, coś takiego jak ryk potężnej nawałnicy. Może łatwiej będzie ci się to sobie wyobrazić jako ryk lwa. Powtórz to 4 razy. W sumie to będzie 12 oddechów. I tyle. Potem już możesz tylko obserwować, jak zrywa się wiatr, jak niebo ciemnieje, jak powstaje burza. Przypominam, że to jest niezależne od tego, jak dużo energii masz w sobie, jak dużo doświadczenia, w jakim stanie jest twoje wnętrze. Kiedy już wywołasz tą burzę, oczywiście możesz ją wykorzystać według tych poprzednich sposobów, które ci podawałem. Cóż. Tyle o burzy. Przypominam, że osoby chore mogą zgłaszać się do mnie na seanse terapeutyczne. W tej chwili tylko weekendy i tylko w gabinecie. Osoby zagubione mogą szukać mojej pomocy przy pomocy prawdziwej astrologii, prawdziwej wiedzy wedyjskiej. Jeżeli nie wiesz, o co tu chodzi, obejrzyj moje filmy na temat prawdziwej astrologii, astrologii wedyjskiej czy Jyotish. To wymaga troszeczkę pracy, taka astrologiczna pomoc, w związku z czym nie zdziw się, to jest usługa dość ekskluzywna.
osoby, które nie mają problemów lub nie chcą się bardzo tutaj angażować, zapraszam do obejrzenia innych moich filmów, gdzie znajdziesz sporo materiałów, przemyśleń dotyczących różnych życiowych problemów. Zapraszam Cię oczywiście również do subskrypcji mojego kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.